I witam tę gorąco w kolejnym odcinku. Dzień dobry, krypto. Bitcoin Phoenix. Mamy wiadomości na 31 października, prawie 1 listopada, także już na spokojniej będzie, prawdopodobnie, jeżeli chodzi o wasz czas, również zapamiętania tego, co jeszcze do niedawna pewnie było w waszych rodzinach i nadal jest, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś odchodzi z rodziny, to i tak nadal dziś w sercu wszystkich jest i dlatego pamiętajmy, żeby w tym dniu pamiętać o wszystkich, którzy byli wśród nas, a dzisiaj są prawdopodobnie w lepszym miejscu. Sprawdźmy, jak sobie radzi krypto bez jeszcze SP500, bo jeszcze się nie uruchomiło, chociaż dolar. Tutaj widzimy, że troszeczkę wcześniej praktycznie mamy go już na 110. Poszedł w górę w pierwszej połowie, gdzieś tam 30. Ale widzimy, że teraz się delikatnie osłabił na 110, także nie mamy jeszcze jednoznacznego kierunku, w którym moglibyśmy pójść, ale Bitcoin 20467, także projekty, które sobie najlepiej poradziły, sam BTC spadł o 1,5%, a projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Chili's, 14.8 Algorand, 7% The Sandbox, 6,7%. Projekty, które sobie nie poradziły, to jest Shiba Inu, minus 10% niecałe Lido DAO, minus 8,7% i Clayton, minus 7, 4%. Zanim przejdziemy do wiadomości, pamiętajcie o bitcoina.pl. Naprawdę starałem się być bardzo rzadko z tymi przypomnieniami, ale i tak muszę przypomnieć dla tych, którzy mi za chwilę powiedzą Ej, ale dlaczego tej książki już nie ma? Także po jutrzejszej dacie, od 1 listopada, będziecie mogli tą książkę już tylko nabyć z drugiej ręki. Czyli jeżeli jest to Allegro, OLX, inne rzeczy... Tam zapraszam na pewno takie egzemplarze gdzieś tam będą się pojawiać sporadycznie. A może, nie wiem, ktoś <głos》> będzie sobie robił biznes. Nie, nie, oczywiście żartuję. Ja teraz będę się brał za pisanie kontynuacji tej książki. Ta książka jest naj jak najbardziej aktualna do tego, co się wydarzyło. I będziemy teraz sprawdzać za parę lat. Tak jak sprawdziliśmy ciszę przed burzą, już parę wypadków. I będziemy również tutaj wracać do tego i sprawdzać, co tutaj się dzieje. Czy wszystko jest ok i na miejscu? Bo wiele pytań, które dzisiaj się zadaje, można by powiedzieć, że są troszeczkę trudne do odpowiedzenia. Ale pewnie ci, którzy słyszą tę audycję, wiedzą o co chodzi. A my sobie tutaj dojdziemy do tego w odpowiednim czasie. Przejdźmy do pierwszej wiadomości. Może tych wiadomości dzisiaj nie będzie za dużo. 20 minut powinno nam się udać. 20, może dwie, a może 18. Zobaczymy. Ale jeżeli chodzi o to, o ile stuprocentowych nam Federalna Rezerwa. Poda informacja, bo po, o ile będzie to zwyżka, to 81% teraz w tym momencie głosuje na to, że będzie 75 punktów bazowych. I 4 jeszcze listopada będziemy mieć informację o bezrobociu. Także pamiętajcie, najpierw 2 listopada, w przyszłym tygodniu będziemy mieć informację o tym, ile mamy zwyżki na fecie, jeżeli chodzi o stopy procentowe i warto tutaj wrócić do tej audycji, którą przetłumaczyliśmy. Ponad godzina. Godzina, ale tu mamy kompedium wiedzy na temat tego przyczyny, skutkowe, recesji do tej pory, co robi ro bezrobocie i gdzie powinniśmy się znaleźć. Prawdopodobnie po czasie, jeżeli chodzi o różną realizację planów Fedu. I tą audycję, czy to w oryginale, 37 minut, czy tutaj z dopowiedzeniami, godzina 19, zapraszam. Naprawdę tutaj warto do niej. Wrócić więc, raczej to będzie 75 punktów bazowych, i teraz wiele osób mówi, że 50%, czyli 50 punktów bazowych w grudniu, i to będzie już wiecie. Oh wow! W końcu gdzieś tutaj zaniżają te statystyki, i może będą zwracać się, ale do tego jest Wam potrzebna ta audycja, żeby zrozumieć to w szerszej perspektywie. Od go tam gdzie to tłumaczyliśmy z paroma dodatkowymi komentarzami, na pewno. Powinno się tym osobom, które do tej pory to oglądają, czy obejrzały bardziej, oglądają, zaraz mnie, miotki tu zjedzą, no zobaczyć to. Teraz tak, jeżeli słyszycie informację o tym, że. A, nawet na stablecoiny nie wyszliśmy jeszcze, ale stablecoiny w miarę wyglądają tak samo, ale ta informacja się tyczy stablecoinów faktycznie. Także Tether. Mieliśmy tutaj zwyżkę w parę dni z 68. Do 69, 12, 68, 50, 600 milionów około do druku. To jest jeszcze bardzo mało. Zaraz Wam pokażę na innym wykresie, ale USDC coin nadal spada. Także tutaj nic się nie dzieje, już jesteśmy na 43, praktycznie 6. 43,6, czyli w jeden miesiąc spadliśmy z 47,2 do 4,4 miliardy dolarów, gdzieś około. Binance USD, małe schodki. Mamy. Zobaczmy na miesięcznym bardziej, bo to będzie bardziej adekwatne. No i też mamy spadek w ostatnich paru dniach. Zobaczmy od kiedy. 27. Pierwszy spadek z 21 na 27,500. Dzisiaj 21,400. 27, czyli 21,600 na 20. Około 400. 600? 400. No około 200 milionów. Także to nie jest jakaś katastrofa jeszcze. Tutaj. Tron. Też nam nadal dołuja Mieliśmy mieć przełożenie HUSD na trona, a widzimy, że po prostu HUSD nam się zdepegował. Tak, zobaczcie, 75 centów. Market Cap gdzieś tam próbują ratować tę sytuację, dorzucić e, prawdopodobnie, dorzucić nawet w ostatnim dniu, widzimy, do kapitalizacji, a ten PEG nie będzie się raczej już spinał. I to jest taka informacja, że jeżeli słyszycie, że jakiś stablecoin nie będzie już tak jak HUSD. To może się zdepegować. to jest lepsze na pewno dla tych, którzy go wyprowadzają z rynku, bo nie muszą mieć zabezpieczeń, tak? Więc po tym, jak Chłobi usuwa stablecoina bardziej z platformy, w tym momencie mamy depek do 74 centów, jeżeli ktoś to zrobił przed tą informacją, jeden do jednego mógł wymienić. Dzisiaj no, stracił około 30%. No i Chłobi powiedział, że. Oczywiście pomoże użytkownikom sprzekonwertować ich HUSD do USDT, ale wolumen transakcji to jest tylko 210 tysięcy 24 godziny, także może już wszyscy to zrobili wcześniej, ale pamiętajmy, na przyszłość, kiedy ktoś traci gdzieś tam albo usuwa swój stablecoin, to może warto od razu wyjść do innego stablecoina, żeby się zabezpieczyć. News PTC, cena bitcoina walczy poniżej 21 tysięcy. byki znów przejdą? Cena Bitcoina nadal pozostaje poniżej 21 tysięcy, ponieważ byki straciły na sile w ciągu ostatnich 24 godzin, a w minionym dniu moneta straciła 1,3% swojej wartości. Cena Bitcoina jest konsolidowana pod silnym oporem 21 tysięcy. Jeśli BTC utrzyma ruch na boki, byki mogą stracić jeszcze więcej energii i spaść do najbliższej linii wsparcia. Perspektywa techniczna monety pozostaje na wykresie jednodniowym. Popyt na monetę nieznacznie spadł, pozostaje jednak pozytywny w momencie pisania. Siła nabywcza była również optymistyczna dla BTC na wykresie 24 godziny. Jeśli popyt nieznacznie się skumuluje, BTC może spróbować ponownie odwiedzić poziom 21 tysięcy. Ruch powyżej poziomu 21 tysięcy utoruje drogę do wyraźnego ruchu do 22. <grym> to jest tak? jeżeli wyjdziemy powyżej 21, no to będzie 22. Także nikt tu Ameryki nie odkrył, ale w momencie pisania BTC handlowano po 2600. Moja ta była notowana na boki w ciągu ostatnich kilku sesji handlowych. Ważne jest, aby cena bitcoina nie straciła swojego obecnego wsparcia, ponieważ spowodowałoby to spadek ceny aktywów, podając, że niedźwiedzie zyskałyby na sile. Jeśli bitcoin ma utrzymać wrzeszkową dynamikę, moneta musi przekroczyć poziom cenowy 2800. Kolejne poziomy wsparcia to jest 2300 i 19600, jeżeli byśmy mieli nurkować w przeciwnym kierunku. Ja naprawdę zapraszam Was na Discorda, bo ja te wszystkie analizy techniczne, które tutaj Wam pokazuję, dodaję wcześniej, bo ustawiam sobie je pod audycji i często wiadomości również ustawiam pod audycję i dodaję. Jedną i drugą stronę, tak, żeby pokazać Wam, jak się różnią mam te analizy, ale co jest ważne, to Rec Capital napisał, że zaczyna nam się ostatni miesiąc, bardziej ostatni dzień miesiąca, i ważne jest to, żeby utrzymać 20 tysięcy dolarów na BTC, bo jeżeli tego nie utrzymamy, to będziemy mieć drugi co do miesięcznej kwoty wartość poniżej 20 tysięcy. Jeżeli nie będziemy mieć 20 tysięcy, to wtedy możemy mieć kontynuację właśnie tą niedźwiedzią, czyli jutro po północy, czyli cena BTC nie będzie powyżej 20 tysięcy. Technicznie, na analizie technicznej może to oznaczać, że nadal jest niedźwiedzią. Pytanie, jest, co zrobi Fed i jak będziemy to widzieć w innych kierunkach. No i zapraszam na Discorda, bo tutaj macie, zobaczcie, no ja tutaj nie będę co chwilę wam pokazywał, ale możecie sobie tutaj wejść, mamy analizę techniczną, która dodaje Bitcoin SV well all the time, ale też można sobie zobaczyć inne analizy, czyli ktoś tutaj porównuje do de, gdzieś tam 2015, 2019, 2022, a z kolei inny koleś mówi, że za chwilę jesteśmy na 11-14 tysięcy i crash zaczyna się w grudniu. I albo kwartale 2023. Pierwszym. Czyli to by było o tym, że nagle to, co mówiliśmy w tej audycji e, go, że teraz dostajemy 75 punktów bazowych w oko, a potem dostajemy 50. Nagle wszyscy są zadowoleni i ten BTC wzrasta gdzieś tam. Wow, jedziemy na 24K, a chwilę później widzimy, co się dzieje, i spadamy na 11,10 na początku przyszłego roku. To też może być oczywiście. E, Brane pod uwagę, więc uważajcie i wpadajcie, jeżeli chodzi o Discord, bo tam rozmawiamy na również niewygodne tematy, które czasami za odpowiedzią trzeba czekać ostatnio parę miesięcy, a parę tygodni, albo parę dobrych chwil, bo te pytania, które zadajemy, czasami są może niewygodne. Uwielbiam czasami, jak są nagłówki pisane w tych gazetach czy newsach, bo bardzo można zmylić. Osoby, które tylko czyta nagłówki. Tutaj mamy prezesa FTX. Sam Bank One Fry oferowaniu 15 miliardów dolarów za wykupienie przez Elona Muska na Twitterze, czyli dodania gdzieś tam swojej kasy na to wykupienie. Tak jak dodał to BNB, Binance Coin. 500 milionów tam chyba zaoferowali. No i tutaj kryptomiliarder początkowo zaoferował od 3 do 5 miliardów dolarów na sfinansowanie transakcji, ale później wycofał ofertę. Tak naprawdę gdzieś tutaj czytamy, że Elon Musk jej nie zaakceptował, a nie że wycofali ofertę. A potem dowiadujemy się, że 15 miliardów to jest fake, no bo tak naprawdę to jest fake, bo tyle nie zaoferował. Czy rozumiecie strukturę tego news'a? Czyli nie zaoferował tyle, ale 3 do 5 zaoferował, ale potem on się wycofał, ale on się nie wycofał, bo tak naprawdę Elon Musk nie potwierdził tej, powiedzmy, pomocy od. Tego jednego, który ostatnio staje się troszeczkę niewygodny. W sieci również krypto, tak? Wiemy, że miał ciekawą konwersację i nie wiem, czy słyszeliście, ale może ją znajdę na chwilę. Znalazłem tak na szybko, spróbujemy to przetłumaczyć, żeby że nie było za głośno u was. Muszę gdzieś tutaj ściszyć. Jeżeli to oznacza, że jakieś tam front-endy musiałyby być scentralizowane przez amerykańskie władze i regulacje, musiałyby mieć licencję. I think that could be reasonable. Wydaje mi się, że yeah. to jest dobry powód na to, czyli może to być za poparcie nawet tutaj. That... Ale jeżeli postawimy pytanie, let's, let's acknowledge that the email protocol powiedzmy, że e-mail, protokół e-mail will be as a... jest tak naprawdę permissionless, czyli każdy może mieć dostęp do tego protocol. jako protokół. Yep. Ale jeżeli mamy prawo, Ziemi w Ameryce. Every I wtedy, że każdy e-mail, front provider, czyli ten frontend, który ma, przechowuje te e-maile, musiałoby mieć dodanie KYC użytkowników. Yeah. Dlatego, że tak jak tutaj mówisz z twoich. We do not want... Że nie chcemy wysyłać informacji z terrorystami. I oni podstawią, że KYC musi być na każdy e-mail. Yep. Where would you stand on that Gdzie byś wtedy stał na tej pozycji? Oh, I'd be strongly against that. Wtedy byłbym przeciwko. Oczywiście, oczywiście. Dlaczego? dlaczego? Dlaczego miałby się to zdarzyć? Ale dlaczego? Bo wtedy to było przeciwko freedom of speech, czyli wiadomo, wolności słowa. I też by to skutkowało tym, że no ludzie by byli poszkodowani. Well, I, think I, practice, that I, I to by nie działało w praktyce i ogólnie. So I agree with you on all of that. Dlatego zgadzam się z Tobą. Okay. I tutaj robię oczywiście różnicę pomiędzy płatnościami versus, like, albo derywatawami, czyli kontraktami derywaturów. Dlaczego Awe tutaj jest protokół na przykład nagle inny than email. jak e-mail? Posłuchajcie. So, um, Um, Do tej pory ci to tak fajnie szło, jeżeli chodzi o pasję w twojej wypowiedzi, ale yeah. żeby nie blokować e-maili yeah. e z KYC w ogóle, I loved that. ja to uwielbiam słuchać. To właśnie wypełniło moją duszę z radością. Yeah. Dobre argumenty. Yeah. Dlaczego to nie ma działać w finansowych transakcjach? So. Um, why does it not apply to financial transactions? Um, I think there are a few things here. Okej, okay. czyli nie wiem, czy pamiętacie, ale... Dobra, nie będę przypominał znowu o pierwszej książce, ale inaczej powiem. Nie wiem, czy wiecie, ale jest różnica między protokołem a finansową, oczywiście transakcją, bo tam mamy o wiele więcej KYC i innych rzeczy. Ale widzicie, jak ludzie się zaczynają gubić ze swoimi tutaj przesłaniami. Ja wiem, że Kregu jest wariatu, ale on o tym mówi wprost od samego początku. Do tego będzie potrzebne KYC, do tego będzie potrzebne to. XRP będzie miał sprawę o social, czyli bardziej o securities, czyli ma tą sprawę to dzisiaj i w prawie mu wychodzi troszeczkę okej. Okay. Dobra, poza tą sprawą ostatnio na Houghtonautem, do której będzie pewnie apelacja w Norwegii, ale widzicie jak te osoby zaczynają się gubić. Do tego ostatnio mamy również oczywiście tego pana, Którzy wszyscy uwielbiali do Mergea, Może nawet dalej uwielbiają, ale coś się zmieniło po merdżu. Transakcje nie są tańsze na Ethereum. Musimy sobie to powiedzieć prosto. Mamy większą centralizację. 64% dzisiaj się to wiaduje akurat na z jednej z audycji, że 64%, nie 62 jak ostatnio było na audycji, już mają OFAC wszystkie transakcje, które będą kontrolować. Na przykład wyjścia na miksery i te będą blokowane? Do tego nie mamy niższej transakcji, oczywiście, skalowalności, tak jak już mówiliśmy wcześniej, i tylko to doprowadziło do centralizacji. I te osoby zaczynają się gubić. Również Vitalik Buterin, również e, sam Bankman Fried. więc pytanie, czy my odpowiednich osób słuchamy w tym krypto? Albo czy oni po prostu prowadzą. No, ale okej. Okay. Z drugiej strony możemy powiedzieć, pamiętajcie, po co tu jesteśmy? cena jest najważniejsza, jeżeli zmieniamy tutaj typ, jeżeli ma to wyjść na lepsze, cytat ostatnio z krypto, audycji, to czemu by nie posłuchać tych ludzi dalej? Na bok jakieś tutaj inne rzeczy, więc okej. Okay. Dlatego będziemy obserwować sobie i Vitalika, i właśnie pana Sangbank Bank, jak oni tutaj gubią się w tych wypowiedziach. No i będziemy oczywiście wracać do tych sfer. To, co miśki krypto lubią najbardziej, czyli cena idzie w górę, Dogecoin skacze o 94% w tygodniowych zyskach po przejęciu przez Elona Muska na Twitterze. Gdy Elon Musk rzekomo uwolnił Twittera z klatki, popularna moneta memowa Dogecoin wyrwała się z budy, którą jest krypto zimą. I tutaj widzimy po prostu Dogecoina, który idzie w górę po tym, jak wszyscy grają na wydarzeniu. Jakie wydarzenie? Czyli że Dogecoin będzie zaadoptowany na platformie Twittera. i Wtedy ich dodadzą i dlatego tutaj Wszyscy grają pod to, żeby Doge został dodany, a nawet będzie tutaj globalnym finansowym systemem. No, jeżeli miałby korzystać z tego co do tej pory i z tej skalowalności, którą ma, to raczej widzę inny, tutaj może bardziej dodatkowy przykład zmiany swojego blockchaina na inny. i wtedy może im się to uda. Ale na razie wszyscy grają pod wydarzenia. Wydarzenia takie, że Elon Musk za chwilę napisze na Twitterze, że Dogecoin jest dodany do Twittera. W jakiej postaci? No tutaj byście musieli się dowiedzieć oczywiście, że już od dawna gdzieś tam Boring Company akceptuje kryptowaluty jako formę płatności za korzystanie z jego pętli w Las Vegas. W kwietniu Musk przedstawił również pomysł, aby użytkownicy Twittera płacili za usługę subskrypcji premium Twitter Blue przy użyciu i Wtedy byście nie mieli pewnie E, reklam, coś mi to przypomina, ale nie będę tutaj mówił na głos. Zamiłowanie mózga do kryptowaluty sięga aż do 2019 roku, kiedy napisał na Twitterze Dołczkoń może być moją ulubioną kryptowalutą, od tego czasu odwołuje się do monety, Dzielą się wieloma memami na platformie, którą właśnie nabył. Nie wszyscy wierzą, że Mask działa w dobrej wierze, opowiadając się za monetą małową. W czerwcu, przeciwko Maskowi SpaceX i Tesli wniesiono pozew o 258 miliardów dolarów za rzekome pompowanie monety. Zamknięcie transakcji maska płynęło również na inne monety tematy psów, takie jak Shiba Inu i Do Chain, odpowiednio o 19% i 100% w tym tygodniu. Następny Aptos, Sui Network, ogłasza zaskakujące ogłoszenie o airdropie. A więc Andresen Horowitz i Jump Crypto, wspierany przez Layer One blockchain Sui Network, na dobre odrzucił spekulacje dotyczące jego tokena i airdropa. Zalarmowali również swoich zwolenników o zwiększonej aktywności oszustów. Zgodnie z oficjalnym ogłoszeniem udostępnionym na jego koncie na Twitterze, zespół Sui Network nie ma zamiaru udostępniać swojego tokena Sui, a nie przesyłać go do społeczności. Także w rzeczywistości żaden token Sui sieci mainnet nie jest aktywny. Jako taki nie może być rzucany do wczesnych współpracowników testerów czy liderek i innych. Ponadto token Sui nie może być zakupiony przez klientów detalicznych na platformach stron trzecich. Ta informacja została ogłoszona, aby uniemożliwić entuzjastom Sui Network wysłania swoich inwestycji do oszustów poczywających się pod organizatorowe dropów Sui, jak zauważył zespół w Sui w czwartym kwartale 2022. Wybuchły oszustwa i kampanie. Dezinformacyjne. Także tutaj uważajcie, nawet jeżeli dostaniecie audycję o tym, żeby podłączyć gdzieś portfel, pamiętajcie, że podłączenie portfela do jakiejś dziwnej akcji, może skutkować jej opróżnieniem. tak? Także uważajcie, żeby to był oryginalny, oczywiście, i czy jest taki airdrop. To jest najważniejsze. Zayway Crypto, szanse coina na połączenie z Twitterem rosną, i tutaj Hoskinson są ci uruchamia, zobaczcie, jak to działa, czyli trzeba troszeczkę się. Przybliżyć do DogeCoina, proponuje, aby DogeCoin był łańcuchem bocznym Cardano. Chas są stara się, aby Ada stała się częścią Twittera należącego do Elona Muska wraz z popularnym tokenem Doge DogeCoin. Teraz gdy Musk finansował przejęcie Twittera, założyciel Cardano jest przekonany, że platforma mediów społecznościowych wkrótce przyjmie Doge, o czym wielokrotnie wspominał miliardy testów. Zapytany o to, czy Doge w końcu przejdzie na proof of stake, założyciel Cardano opowiedział, lepiej, żeby przeszli po prostu na Cardano. Twórca Cardano powiedział, że jest gotów przeprowadzić migrację za darmo, dodając, że wprowadzi nawet inteligentne kontrakty. Ojej, ale tam paruje. Dosłownie jak muchy. Gdzieś lęgną się do tego, co tutaj robi Elon Musk, tak i nawet Cardano. Chce za wszelką cenę gdzieś tam się przybliżyć do Dogecoina. Ale pamiętajcie, że jeszcze będziemy rozmawiać o tym Proof of Stake i Proof of Work, dokładnie, czy Dogecoin przejdzie na Proof of Stake, tak jak wiele osób tutaj, twierdzi. Zobaczymy. I na koniec coś z jajem. Zobaczmy. Czyli reprezentacja kryptowalut na Halloween. Pomysły na kostiumy na ostatnią chwilę. Coś mamy cię. Czyli to jest tak, jakby słyszeliśmy ostatnio w grudniu, żeby rozmawiać z rodziną o kryptowalutach, bitcoinie na Wigilii. Potem na oczywiście też Wielkanocy, żeby porozmawiać również z rodziną o krypto. Obydwa te przypadki sprawiłyby, że rodzina raczej by na nas źle patrzyła dzisiaj. Ale nie wracajmy może do tego, ale spójrzmy na halloweenowe stroje. Halloween zaczęło się w Irlandii, początkowo było znane jako Samhain. Samhain był początkiem ciemnej połowy roku. Irlandczycy mają dwie połowy roku, jasną i ciemną. Właśnie tej nocy, na styku jasnej i ciemnej połowy, zasłona między tym światem a tamtym światem i życiem pozagrobowym stała się cienka. Duchy i upiory mogły przedostać się do żywych i drażnić ich i denerwować. Aby powstrzymać te złe duchy, Iranczycy zaczęli nosić przerażające kostiumy, aby odstraszyć góle. Ale był plus, ponieważ zasłona między żywymi a umarłymi była cienka, możesz również poczuć i wyczuć swoich bliskich w pokoju z tobą. W noc Samhain, do dziś w Irlandii, ludzie ustawiają miejsce przy stole dla zmarłych krewnych, mogą również wypełnić miskę psa przepuszczonego zwierzaka. Inną interesującą rzeczą w Samhain jest to, że wypada noc, w której pojawiają się magiczne grzyby. Możesz sobie wyobrazić wizję w nocy i dlaczego festiwal stał się czymś. W rzeczywistości w irlandzkim języku galijskim słowo oznaczające magiczne, czyby to nazwa duchów, puca lub wersja zaanglicyzowana puka. Kiedy Kościół przybył do Irlandii, chciał kontrolować umysł Irlandczyków. Zajęło wiele ich świąt i uczyniło je własnymi, przenosząc nie na tradycyjne kościele. Przesilenie zimowe stało się Bożym Narodzeniem itd., ale Kościół nie zdobył ich wszystkich. Samhain nie został całkowicie podbity. Te mogą być te magiczne papki. Kościół mieścił Dzień Zaduszników na szczycie Samhain, Kościół prosił ludzi o pamięć zmarłych w tym świętym meczenniku. Halloween w końcu przekształciło się w Halloween, ale Wigilia Halloween, czyli Halloween bardziej poprzedniej nocy, tak naprawdę nie została podbita w Irlandii. To dziś nosi nazwę Samhain, a po deszczu wciąż jest dużo magicznej babki. Amerykanie zmienili Halloween jest coś innego niż oryginał, ale to jest większy i lepszy, typowo ostentacyjny w amerykańskim stylu, i tak też zrobili z mamy Krypto na Halloween. Oto kilka pomysłów, które możesz zabrać na imprezę. Czyli macie łańcuch bloków, ten pan, który już tutaj nie może wyjść z tego bloku. Co by się stało, żeby został na przykład ten pan zhakowany? Trendy by się do niego dostały, powiedzmy, niewiasty, kobiety, czy dzisiaj to już nie wiadomo. Może to być również Janusz. Więc tutaj taki, na przykład, blockchainowy, widzicie ciekawy kostium, który można tutaj oczywiście zobaczyć. Komentarze pod zdjęciem były na każdym poziomie: cholera, zachowaj trochę. Dobra, nie będę tłumaczył. Źle jest to, że sam zablokował przyrodzenie. Wygląda na atak 51%. Powinieneś trzymać rękach w widelcach, czyli forka, czyli jeszcze mieć tutaj forki gdzieś dodatkowo, czyli widelce. No to by się przydało. Nie jesteś jednak zdecentralizowany. Dodają się inne komentarze. To no, tutaj bym dodał, powiedzmy, maskę Witalika, czy nawet ostatniej osoby, czyli y, pana bankman Fright, że nie do końca są. Najlepszy superbahater w historii, inne komentarze, ale gdzie jest bała, biała księga? O, to też by było dobre, jak tak wiecie. Stróż prawa z białą księgą gdzieś inne. Ten władca blockchain powiedział, ktoś przyniósł świecące pałeczki, a ludzie dawali im je, więc pod koniec nocy wyglądało to tak. O, tak można jeszcze pod koniec nocy wyglądać. Dołożyli tutaj brydże, pomosty, także tutaj mógł gdzieś być zhakowany kolega pewnie, jak to ostatnio się dzieje. No i kolejny mi się bardzo podoba, czyli Halloweenowy Crypto Day Trader. Zobaczcie. <laughs> Ubranie jest McDonald's. Dobra, dobra. I po prostu Happy Meal. Powiedzmy Bitcoin Barbie, czyli macie Mattel Barbie gdzieś tutaj z Bitcoinem, e, i e, cena ostatnio wzrosła, to kupiłam. Też ostatnio często się słyszy. Bitcoin Miner z górnicy. Zobaczcie, macie też takie 639, nie, 6391. My current value. I widzicie za Bitcoin Minersa. Halloween Doja, można się przebrać również. Nieźle. NFT, no NFT to może naprawdę wiele rzeczy wymyślić. Także tutaj nie, nie, nie trzeba się ubierać z folię aluminiową. A najbardziej mi się podobał chyba ten kostium dodany. Bitcoin Maxi, czyli macie do tego dodaną baterię do laserowych oczu, która automatycznie się załącza i załącza, kiedy cena wzrasta lub spada. O, kiedy spada, to się wyłączają nawet profile na Twitterze z laserowymi oczami, potem powracają chwilę później, kiedy wzrasta. Twitter Handle, czyli jak się nazywa Twitter najczęściej, to jest BTC Clown. Ok. Trzech followersów ma Daily Twitter runs, czyli codziennie gdzieś doda jakąś informację o, o niczym. No i bonus, który tutaj widzicie, dodają najczęściej. BTC tak naprawdę rozwiąże wszystko i to pewnie zazwyczaj jest w postaci tatuażu Henny lub nie. No i tutaj macie ten kostium do BTC, czy bardziej Bitcoin, maksymalisty, przepraszam. Tutaj tak powinienem to po, e, powiedzieć. Jednak Fenix chciał pozostać troszeczkę bardziej retro. Fenix za co się przebrał? Mimo tego, że nie za bardzo jawi się w Halloween, ale już go, powiedzmy, przebrał się za to. Czyli Dr. Schotz, nie wiem czemu, ale tam był sok jabłkowy i może to by było ok, jeżeli chodzi o Dr. Schotz. I bez komentarza to pozostawimy. Można by przerobić oczywiście jeszcze gdzieś tutaj ten kostium na. Doktor Long, albo doktor Short, też wiecie, ale bym musiał mieć tutaj jeszcze jakiś wykres narysowany, ale niekoniecznie to by się sprawdzało. Ale pozostawmy to jak jest. Ja mam życzę wspaniałego poniedziałku. Wrócimy do kolejnej audycji już za chwilę. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.